i obserwuj, gdzie jesteś i opisz, gdzie jesteś. Głośno i wyraźnie. To jest taras, na którym stoisz. I opisz. Co widzisz? Taras ma kształt tak, jakby łuk to był. Natomiast łukowaty. Tak, łukowaty taras. Jaki kolor ma? Widzisz jakieś kolory? W każdym razie jasny. Nie biały, ale jasny. Taki powiedzmy jakiś beżowy, coś takiego. Aha. Natomiast nie widzę w ogóle barierek i za tym jest takie światło, ale jakby mgła. Dobrze, to jest świat ducha. To jest jeszcze wszystko przed tobą. Jak się czujesz w tym momencie, jak stoisz tam i obserwujesz? Bardzo dobrze, tylko tak nie do końca wiem, co jest na krawędzi tego terasu, nie? Tak, no to możesz podejść i spojrzeć w dół, w górę, na boki, rozglądaj się. Co widzisz? Jesteś w całkowitym bezpieczeństwie? W całkowitym, to jest tylko twoja świadomość, jesteś obserwatorem. Spojrz, co widzisz tam na dole? Zmaterializować, jakby tego nie mówię, tylko powiedzmy troszkę ciemniej jest. Natomiast u góry takie mam wrażenie, że jest jaśniej. Dobrze. A jak patrzysz tak w głąb, daleko, widzisz coś przed ciebie? Mam wrażenie, że jakby coś tam jest, ale nie wiem co. Dobrze, to teraz zobaczymy, czy jest ten moment dobry, żeby przybył twój przewodnik duchowy. On jest naturalnie, tylko zobaczymy, czy uda się go tobie zobaczyć, czy wszystkie blokady odeszły i on swobodnie może mieć z tobą kontakt. I ja poproszę twojego przewodnika duchowego, żeby przyszedł na to spotkanie do ciebie, na ten taras. Ja policzę do trzech, a ty obserwuj, co się dzieje. Raz, dwa, trzy. I obserwuj, co się zmienia. Czy to ktoś się zbliża? Może to być ptak, może to być istota, czy jakaś kula światła, obojętnie co. A ty będziesz mówił głośno i wyraźnie. Znaczy nie widzę, tylko mam uczucie, że jakby jakaś postać, ale ciemna była w tym tarasie. Jako postać ciemna czujesz? Dobrze, no to ja tak, teraz... Tak, była za mną. Za to wrażenie była za mną. Dobrze, no to teraz ty się wsłuchuj, bo informacje przepływają przez ciebie. Ty możesz wszystko słyszeć, będziesz to mówił. To ja się pytam tej istoty duchowej, która stoi za Krzysztofem. Kim jesteś? Ukaż się i podaj informację, kim jesteś. Do ciebie dopływają informacje. Raz, dwa, trzy. I ty wszystko słyszysz, wiesz i mów. No właśnie, nic nie słyszę. I jest ta istota, czy tak nie mam wrażenia, to jest... Dobrze, to teraz ty się odwracasz i zobacz, co za tobą stoi. Raz, dwa, trzy i już. Nie widzę twarzy, tylko mam wrażenie, że to jest takie... Ktoś w takim, powiedzmy, jakby tak w średniowieczu z takim kapturem coś. Dobrze, no to ja się pytam,
Dlaczego tutaj jesteś przy Krzysztofie? Co chcesz od niego? Odpowiedz, proszę. Ja pytam te istoty w tym kapturze. Kim jesteś? Słyszę, no nie odnoszę wrażenia, żeby coś mówiła. Dobrze, to ja teraz tą istotę poproszę, żeby odeszła, bo nie mamy zainteresowania, a Krzysztof tym bardziej nie ma zainteresowany, nie jest. To ja dziękuję za te odwiedziny i proszę opuścić to miejsce. I ty obserwuj, co się dzieje. Czujesz, że odchodzi, że znika? Na razie nie. Na razie nie. Jeżeli nie chcesz się przedstawić, nie masz imienia, to proszę odejść od Krzysztofa. I mam wrażenie, jakby odeszła tak w kierunku jednym tam na tym tarasie, ale jakby była przy tym tarasie. O. Dobrze. No to teraz ty powiedz sam od siebie, to jest twoje głębokie życzenie, żeby ta istota opuściła twoje otoczenie, że ty nie ma zainteresowania żadnego. Ty musisz to sam powiedzieć. Chcę, żeby ta istota opuściła. Mów bezpośrednio tej istoty. Mów. Istoto, opuść otoczenie. Nie jestem zainteresowany. Chciałbym, żebyś odeszła. To jest twoja wolna wola. Tak, to jest moja wolna wola. Co się dzieje? Nie widzisz jej. Dobrze. To dziękujemy, że z respektem przyjęła twoją wolną wolę, twoje życzenie. I teraz jeszcze ja dodatkowo poproszę mojego przyjaciela duchowego, Wezius się nazywa, poproszę go tutaj, żeby wziął ciebie pod dodatkową opiekę i był obserwatorem tych wszystkich zdarzeń, które będą się działy. Policzę do trzech. Raz, dwa, trzy. A ty obserwujesz, czy mój przewodnik duchowy, Wezjusz, czy się pojawi i go czujesz, czy zobaczysz. Obserwuj. Tak, coś poczułem tylko. Jak poczułeś to? Jakby ktoś się właśnie pokazał, ale to już właśnie w inny sposób. Mhm. I jakie to odczucie jest? Nie mam, że zachowanie lęku, żadnego nic, nie mam takiego czegoś. To witam ciebie, Wezjusz, przywitaj ty się też. Witam cię, Wezjusz. Wezjusz. Mhm. Dziękuję, że przybyłeś i proszę zaopiekuj się teraz w tym momencie Krzysztofem, bądź obserwatorem, żeby on miał dobrą opiekę. I ja się zapytam ciebie, Wezjusz, czy przybędzie teraz na to spotkanie przewodnik duchowy Krzysztofa? A ty słuchaj, co on powie. To znaczy tak. Głośno? Ja tak jakby nie słyszę głosu takiego, jak w rzeczywistości, że tak powiem. To są myśli. Tak, tak. To są myśli i to są informacje. To jest dobrze. To wszystko jest dobrze. Natomiast słyszę właśnie w ten sposób właśnie myśli, tak? Właśnie dobrze, właśnie. Tak się mówisz. Dzieje. On coś mówi, że jakby odnoszę wrażenie, że jakby nie może teraz, czy coś, jakby coś przeszkadzało, nie wiem. Dobrze. Takie odnoszę wrażenie, że... No to ja teraz poproszę ciebie, Wezjusz, pomóż teraz Krzysztofowi, bo on ma jakąś przeszkodę. Jeżeli to jest przeszkoda związana z poprzednim jakimś życiem jego, to ja ciebie poproszę, żeby Krzysztof przeniósł się właśnie do tego życia, który ma wpływ na to, że nie może przewodnika duchowego zobaczyć. Policzę do trzech, a ty przechodzisz w któreś z poprzednich twoich żyć, gdzie doszło do tych przeszkód. Raz, dwa, trzy. I opowiadaj, co się dzieje. Gdzie jesteś? Dalej jestem na tym tarasie. Mhm. Natomiast ten taras w
wcześniej był taki bardziej wyraźniejszy, natomiast teraz już jest takie troszeczkę jakby częściowo ta mgła, która jest poza, też pokryła trochę ten taras. Dobrze, to ty teraz możesz się poruszać, poruszaj się przez tą mgłę, prosto, ty możesz się, jesteś pod opieką, jesteś tylko obserwatorem i teraz przelatujesz przez tą mgłę i opowiadaj, co się dzieje. Jestem w tej mgle, jestem. Tak? Przed sobą widzę jakby światło jaśniejsze. Dobrze, bardzo dobrze. Przesuwaj się szybkością, bo ty to możesz. Przesuwaj się całkowicie. I ktoś tam naprzeciw jest. O, to bardzo pięknie. No to podejdź do tej istoty, która tam stoi. Przyjrzyj się. To znaczy nie widzę tam rysów twarzy, takiej rzeczy nie widzę. Dobrze. Natomiast widzę, jakby była jakby z jednej strony tak oświetlona takim światłem słonecznym troszkę. Mhm. I myślę, że to jest kobieta. Dobrze, to teraz przywitaj się z tą istotą, przywitaj się. Ja też witam serdecznie. Witam serdecznie, istotą, ciebie. Teraz ja podnoszę, twoje wibracje się przystosowują do wibracji tej istoty. Twoje wibracje się podnoszą. Ty widzisz coraz wyraźniej, odczuwasz tą istotę wyraźniej. Teraz ja się zapytam, czy jesteś opiekunem duchowym Krzysztofa? Co odpowiada ta istota duchowa? Nie jestem pewny, ale myślę, że tak, że... Tak, dobrze. To czy ja mogę poprosić o twoje imię? Jakie jest twoje imię, żeby mogła do ciebie bezpośrednio się zwracać? To znaczy, znowu tak powiem, że jakby nie usłyszałem tego tak, że... To, co ci... Tego... Nie rozmyślaj nad tym. Tak, tak, ta pierwsza myśl, która przychodzi, to jest ta informacja. Maria. Maria. Mhm. Mhm. Dobrze. Zresztą właśnie ten jak zobaczyłem tą istotę, to pierwsze skojarzenie to było, że to jest Maria. Dobrze. To teraz opisz. Widzisz je, teraz widzisz wyraźnie. Pozwól się przywitać. Pierwsze to przywitanie serdeczne, co odczuwasz? Jaką energię odczuwasz od tej istoty Maria? Przyjemną, bo już w momencie, kiedy ją zobaczyłem, to już tak było, dość przyjemne było. Mhm. Możesz teraz określić jej wygląd? Jest jakby właśnie w takim płaszczu, takim jak w czasie ta poprzednia, tylko że tutaj to wszystko tak bardzo ładnie wygląda. Dobrze, jest ten płaszcz jasny? Określ. Tak, tak, jest jasny. Nie biały, ale jasny jest. To jest to szata, czy to jest płaszcz? Czy jest jakaś peleryna? Bardziej taka peleryna, o. Mhm, ale dobrze. Pod spodem chyba jest jeszcze jakaś szata. Jaki kolor ma pod spodem szata? Beżowy, takie coś może. Tak, lniany. O, tak, tak, tak. Dobrze. Tak, i teraz przyjrzyj się na jej nogi, ręce, na włosy, twarz. Ty teraz widzisz wyraźniej. Ty teraz całkowicie widzisz wyraźnie. Jest kaptur na głowie, natomiast widzę włosy, że ciemne. Jaki kaptur? No, ten z tego płaszcza, gdyby. Jasny. Tak, tak, jasny, tak, tak. Mhm. I włosy też widzisz? Tak, ale to ładnie wygląda, że tak powiem. Mhm. Włosy są ciemne. Tak. Tak nie do końca widzę, jeśli chodzi o oczy, tylko tak odczuję, że są ładne. Mhm. Oczy, twarz, że jest ładna. Jest to młoda istota?
Tak, bo czuję, że to jest właśnie młoda. Tak, tak, takie mam wrażenie, że jest młoda. Dobrze. Czy dlatego Bezius na tym tarasie, ta twoja przewodniczka duchowa nie miała dojścia, to musiałeś przejść przez tą mgłę do tego miejsca? Pierwsza myśl tak. Dobrze. Dobrze. To teraz ja się spytam ciebie, Mario, czy chcesz coś Krzysztofowi pokazać? Przez chwilę taki mi się tak spokój zrobił jakby w psychice. Dobrze, bardzo dobrze. Bo tego potrzebujesz. Dobrze. Czy chcesz zabrać dziś Mario Krzysztofa w podróż? Pierwsza myśl tak. Dobrze. No to jest Krzysztof pod twoją opieką. Jest mój przyjaciel duchowy Bezius, który też się opiekuje dodatkowo. To teraz proszę przenieść Krzysztofa tam, gdzie ma coś doświadczyć, co jest mu potrzebne, czy do wyjaśnienia związane w tym życiu. A ty daj się wziąć za ręce, czy w jaki sposób, obserwuj i mów, co się dzieje. Ona jakby się właśnie chciała iść właśnie, obróciła się. Tak? Częściowo. Dobrze. Czeka na ciebie? Tak, tak, bo czekała właśnie na... Dobrze. To poproszę o rękę dla bezpieczeństwa. No właśnie jakby chciałam dać rękę. No to daj twoją rękę, dobrze? Tak, podać. Dobrze. I daj się poprowadzić. Jesteś w całkowitym bezpieczeństwie, jesteś tylko obserwatorem i mów wszystko, co się zmienia, co się dzieje, mów wszystko głośno i wyraźnie. Mam wrażenie, jak idziemy przez dalej w stronę tego światła. Dobrze, to. Że coraz jaśniej się robi. Bardzo dobrze. Idź w stronę światła, jest bardzo pozytywne. Masz dobre odczucie? Idź do tego miejsca. Głośno. Pierwsze myśli to są takie. Gdy wychodzimy z tego światła. Tak. I robi się bardzo kolorowo, w ogóle ładnie. Nie wiem, łąka. Na razie nie mogę tak zobrazować tego. Policzę do trzech, widzisz wyraźnie. Raz, dwa, trzy i wszystko dokładnie zaczynasz widzieć. Rozglądaj się i mów, gdzie się znalazłeś. Mam wrażenie, jakby było jakieś miasto, wieża. Ale jakbym patrzył tak troszkę z góry na to. Dobrze. Nie, jak gdybym był w tym mieście, jako taki człowiek, który, że tak powiem, chodzi, tylko tak obserwował. Dobrze. To ja się zapytam, czy z góry widzisz naszą Ziemię, czy inna planeta? Ty będziesz wiedział, informacje płyną do ciebie. Pierwsze słowo to inna. Inna, dobrze. Ty wiesz, że przewodnicy duchowi są koło ciebie, oni ci wszystko będą przekazywali, więc ty się spytaj. Jaka to jest planeta z góry, którą obserwujesz to miasto? Gdzie to miasto, na jakiej planecie? Słuchaj, odpowiedź. Mam się sam zapytać, tak? Tak, pytaj się, nawet w myślach, dostaniesz odpowiedź. Czy to jest w naszej galaktyce? Nie. Jaka to jest galaktyka? Gdzie jest ta planeta? Pierwsze słowo Orlon, czy coś takiego? Jak? Orlon, czy coś takiego? Orlon? Tak. Orlon. Jest nam ludziom ta galaktyka znana? Nie. Nie, dobrze. Co to jest za planeta? Ma ta planeta też nazwę? Coś na P. P. No to ja policzę do trzech i do ciebie dochodzi wszystko. Raz, dwa, trzy. I ty wiesz, słyszysz albo widzisz. Przed oczami masz może litery. Polens?
coś takiego. Jak? Polens? Tak, widzę takie litery. P-O-L-E, chyba nysy. Dobrze, dobrze. Co to jest za miasto? Dlaczego masz pokazywane to miasto z góry? Czy ta planeta jest tobie znana? Tak. Znana jest, dobrze. No to ja poproszę twoją przewodniczkę duchową Maria, żeby wytłumaczyła, dlaczego chce ci to pokazać, tą planetę. A do ciebie dochodzi? Że tu, rozumiem, że tu kiedyś żyłem. Czy w ogóle pochodzisz z tej planety? Tak. Dobrze. No to ja poproszę, żeby cię Maria zaprowadziła do tego miejsca, tam gdzie mieszkasz, czy mieszkałeś. Raz, dwa, trzy i poruszacie się. I opowiadaj, co się zmienia, co widzisz. Te poruszenia to jest takie, nie takie, jak się ludzie poruszają, natomiast w jakiegoś budynku się zbliżam, jak dom. Mam wrażenie, że to jest dom. Wysoki, tak, to jest określony dom. Tak, powiedzmy, nie wiem, dwu, trzypiętrowy. Tak? Mniej więcej. Z czego on jest? Chyba z cegły, takie jakby stare budownictwo. W ogóle to miasteczko mam wrażenie, jakby to było takie ze średniowiecza, coś. Albo jeszcze starsze, takie, jeśli mamy to porównać. Widzisz tam jakieś pojazdy? Nie, nie, pojazdów nie. Istoty? Znaczy mam wrażenie, że właśnie są istoty jakieś, ale jakby nie ma możliwości ich obejrzenia. Dobrze. Dobrze, zbliżacie się i znasz ten dom? Mam wrażenie, że tak, że bym go widział już. Dobrze. To są takie drzwi, jakby, schodki są takie. Jakie te drzwi są? Określę drzwi, w ogóle wejście. Takie łuk. Łuk. Drzwi są, są schodki takie chyba 3 czy 4. Do tych drzwi? Tak, do tych drzwi. A okna ma tego okna? Domu. Tak, ma okna. Też takie u góry z łukiem. A są tam szkło jest, szyby? Czy szyby, jest? Szyby. Szyby są? Są kolorowe czy normalne? Nie, chyba normalne. Normalne. Dobrze, jak znasz ten dom, to wchodzisz po schodkach. I teraz jak wchodzisz po schodkach, spójrz na twoje nogi. Mam wrażenie, jakbym miał takie jakieś dziwne obuwie. Dziwne obuwie? No takie jakieś... W każdym razie takiego nie miałem. No to opisz. Takie... Z czego to jest? Ty wiesz, z czego to jest. Policzę do trzech, raz, dwa, trzy i ty wiesz, z czego to jest. To obuwie. To chyba nie jest skóra, to mówię, że jakby materiał był jakiś. A ma podeszwy? Nie widzę dobrze. Widzę tą kurę, tak jakby za kostkę trochę. Kolor taki raczej jasny, taki może bardziej właśnie taki lniany. Dobrze, a te buty są czymś zawinięte? Mają sznurówki czy coś? Tak, no takie przepasane ma u góry. Aha. A tak nie ma, żadnych dziurek, nic nie ma. Aha, tylko są tak zawinięte? Jakby zawinięte, no. Dobrze, a jak jesteś ubrany? Przyjrzyj się. Co masz? Podobnie jak właśnie Maria, że takie ubrania bardziej takie... Płaszcza chyba nie mam. Mam... Taka szata więcej? Tak, szata i czymś jestem przepasany, jakimś takim coś w rodzaju sznurka czy coś takiego. Dobrze. Kim jesteś? Kobietą czy mężczyzną? O. Mów o twoich odczuciach. Cały czas czułem się mężczyzną, ale teraz tak nie jestem pewien. Mam dłuższe włosy na pewno niż te tutaj w rzeczywistości. To poczekaj chwileczkę. Ja liczę do trzech. Ale chyba mężczyzną. I ty wiesz, że jesteś mężczyzną. Chłopakiem. Chłopakiem. Posłuchaj się. Liczę do trzech. Wszystko wiesz o tobie. Raz, dwa, trzy. I teraz tak. Ile masz lat? Tak około 20 na myśli. Dobrze, a twoje imię? Ty wiesz, jak na ciebie wołają. A je? Jak? Pierwsze takie co mi się skojarzyło, to Air.
Eier. Albo Eier. Dobrze, a umiesz pisać i czytać tam? Pierwsza myśl to tak. No to dobrze, no to ty wiesz, jak twoje imię jest pisane, to mi teraz podasz. Albo ja tobie dam, no podaj mi te, literu twoje imię. Umiesz pisać? A-I-E-R. A-I-E-R. Myślę, że tak. Tak sobie te litery mi się tak przedstawiają. Ajer. Mhm. Ajer. Mhm. Dobrze. I teraz ty znasz ten dom. Drzwi są takie w stylu ciemne, ale nie także czarne, tylko... Z drzewa? Tak, tak. Tak, dobrze. Tak czuję, że to ze drzewa są. No to tam się dobrze czujesz, wchodzisz do tego domu, bo tam pewnie z tego domu jesteś, wchodź i teraz opowiedz, opisz mi wnętrze. Korytarz jest. Tak. Jaka podłoga? Jakaś kamienna, ale taka równa. Mhm. Naturalne kamienie są to? Odnoszę wrażenie, że tak, tylko że jest bardzo ładnie z reguły, że równiutko, tak. Dobrze. I ściany jasne. Jest tam jakieś oświetlenie? Coś naprzeciwko jest. Coś, dobrze, to przybliż się. Daje. Natomiast coś na ścianach jest jakby obrazy, czy coś takiego. No, ale przyjemne to takie wrażenie jest. To przyjrzyj się, jakie oświetlenie masz. To jest elektryczne, czy jakieś inne źródło? Raz, dwa, trzy i ty wszystko wiesz. Elektrycznego nie widzę. Nie widzę lamp, tylko widzę, że naprzeciwko jest jakieś jakby z okna światło. Z okna? Mhm, jakby. Myślę tak, że to jest okno. Opisz meble. Nie, to jest korytarz na razie. Aha. To jest korytarz, taki prosty korytarz. I widzę, drzwi są. I chyba te jedne, dwa są drzwi w prawo. Głośno opowiadaj. Są drzwi po prawej stronie. Mhm. Nawet dwa są. Nawet no ale ty tam mieszkasz, to ty wiesz, gdzie te drzwi prowadzą? Te pierwsze to chyba są coś jakby gabinę, czy coś takiego. Mhm. A drugie... Mieszka. Nie jestem pewny. Mieszkasz tam sam? Nie. Z kim mieszkasz? Ty wiesz. Znaczy wiem, że ktoś tam jeszcze mieszka. Tylko jakby nie mogę tego... No to teraz tak. Tamte drzwi, gdzie prowadzą do gabinetu, otwórz, idź zobacz, czy to gabinet jest i dlaczego, co to za gabinet. Otwierasz drzwi, chodzisz. Mhm. Już jestem, no. No. Jest takie właśnie w starym stylu, takim właśnie jak w średniowieczu, takie jest biurko są i takie półki są, jakby z książkami. No. A tam coś jest, jakiś leży coś na biurku, zobacz, jakieś tam księga, tak, albo... książka jakaś leży. Co to za książka jest? Odczytaj. W jakim języku to jest? Ty ten język znasz, raz, dwa, trzy i odczytujesz w tym języku, co? Przeczytaj tam, otwórz i przeczytaj coś. Kawałeczek. W tym języku, jak książka napisana. Ale na razie nie potrafię. Spróbuj. Jakby na razie to nie widzę, co tam pisze w ogóle. Jakby to jakby były czyste strony. Natomiast coś pisało na pierwszej, znaczy na okładce. Coś. Dobrze, to spojrzyj na okład. Dobrze, spojrzyj na okładce i ty wiesz. Coś coś tam G, ale... Ty umiesz czytać, przeczytaj. Grendi. Grendi. W jakim języku jest ta książka? Ty wiesz o tym. Jeżeli ona tam jest, to ktoś ją czyta. W jakim języku jest ta książka napisana? Taką informację mamy jakby w tym języku, co tam na tej planecie, to znaczy w tej miejscowości, ale... Aha. Nie potrafię tego jakby... To nie jest ziemski język. Nie. Okej. Okay. Są tam jakieś znaki na tej książce, czy tylko są litery? Ozdoby. Są litery i jakieś tam ozdoby są. Takie podobne jak u nas były, takie właśnie kiedyś w średniowieczu. Takie podobne. Mhm. Dobrze. Takie jakby wokół tego jakieś listki. A z czego te okładki są? Dotknij. Coś z czegoś twardego, jakby skóra albo
ale tak bardzo porządnie zrobione. Mhm. Czy ta księga coś... ma służyć jako coś do zapisków? Jakie masz wrażenie? Chyba tak. Aha. A kto robi tam zapiski? Kto siedzi w tym gabinecie? Kto używa ten gabinet? Czy to jesteś ty, czy ktoś jeszcze? Znaczy teraz tam nikogo nie ma, ale... Znaczy mam wrażenie, że tam ktoś... Nie, ktoś siedzi za biurkiem. Dobrze. Ja liczę do trzech i wszystko staje się tobie widoczne i ty wszystko wiesz. Raz, dwa, trzy. Ta osoba jest na pewno starsza ode mnie. To przywitaj i ty wiesz, kto to jest. Przywitaj tę osobę. Podejdź, przywitaj. Witam cię. I kto to jest? Nie wiem w sensie pokrewieństwa. Przywitała się ze mną, ale nie wiem w sensie takiego jakby pokrewieństwa. Natomiast widzę, że ona jest... Najpierw co... Opisz to was. Kto to jest? Męska? Tak, męska. Najpierw to była taka albo bez włosów, albo bardzo krótkie te włosy. Mhm. I też w takiej szacie. Tylko troszkę może ciemniejszej. Natomiast teraz nie wiem, czemu ta twarz się taka nieładna zrobiła i szyję. Dobrze, no to spytaj się, kim jest. Spytaj się i dostajesz informację, tak żeby ci wszystko jaśniej się robiło. Powiedz mi, kim jesteś. Ona mówi, ale jakby nie zrozumiałem nawet językiem. Dobrze, ja policzę do trzech i rozumiesz. Przekształca się w twój ziemski język, że rozumiesz. Raz, dwa, trzy. I przepływa przez ciebie. Po prostu rozumiesz te informacje, które ci przekazuję. Nazywa się coś na Olfę, o... Olfy. Tak jak mam wrażenie, Olfę chyba, no. Olfę, dobrze. I kim jest Olfę? Co to jest za gabinet? Co on tam robi? W tej książce właśnie chyba zapisywał coś. Jest jakimś dziennikarzem takim? Kronikarzem? Bardziej chyba jakby informacje jakieś. Odnoszę wrażenie, że jakby coś chciał, jakby coś się zdarzyło zapisać, czy coś takiego. Ale gdzie się zdarzyło? Na tej planecie? Tak, tak, w tym mieście, tak, 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 w tym mieście. A to tylko w to miasto, z tego miasta opisuje? Tak, tak, chodzi o to miasto, czy tam o tą rodzinę, o coś takiego, o ten domu. Takie mam odczucie. Dobrze. No to spytaj się go, dlaczego ty tam jesteś, ten dom znasz. Kim ty jesteś w tym domu? Że tu mieszkam. Mieszkasz. Mhm. Czy jesteście spokrewnieni? Tak. Kim on jest dla ciebie jest? Pierwsza myśl to ojciec. Ojciec. No to dobrze, no to jest ojciec, to się tam dobrze czujesz. Jak się czujesz z nim razem w tym gabinecie? Myślę, że dobrze, tylko że mnie zdziwiło, czemu się ta twarz się zmieniła, ta szyja. Tak, A jaką miał, jak zobaczyłeś i jak się zmieniło? Miał taką, taką jak my ludzie, taką podobną, tak bardzo, jeśli nie taką samą, natomiast teraz to inaczej w ogóle wygląda, tak. Opisz. Tak jakby, kiedyś widziałem w jakimś filmie takie coś podobnego, że są takie z boku, jakby takie wiszące, wargi, takie coś tam, taka skóra wisząca, taka bardziej pomarszczona, szczupła szyja, inny kształt nosa, oczu jest inny kształt. Jaki kształt są oczy? Bardziej chyba skośne, takie i takie nie poziomo, tylko bardziej tak pod kątem powiedzmy 45 stopni. O. Dobrze. Jak wasza cywilizacja się nazywa? Coś na i. Uniwersum. Wasza cywilizacja ma nazwę. Tak. Tak powiedział. Dobrze. No to poproszę o... Uniwersum się pokazało jakby napis mi się pokazał w momencie, kiedy powiedziałaś, ja bym powiedział tak. Dobrze, to jeszcze raz przypominasz sobie ten napis. Raz, dwa, trzy.
i widzi znowuż i daj mi literami. U-N-I. O-N-I. Tak. Momencik. Przyglądnij się. Ty wiesz. Odczytasz. Jeszcze raz pokazuję cię w kolejności literki waszej cywilizacji, nazwę waszej cywilizacji. No właśnie nie o, jest U chyba. Unii. Unii, o jest Unii. Unii i dalej? Ver. Ver? Sum. Uniwersum. Tak. To jest cywilizacja, która się nazywa uniwersum? Tak, to widzę, no. Nie jest O, tylko jest U właśnie. U-N-I. A nie uniwersum, no to my mówimy o całości. Ale nazwa chodzi o waszą cywilizację na tej planecie. Czy ma istotną? Tutaj na Ziemi są jako ludzie, człowiek, a na tej planecie, gdzie jesteś, jak się nazywa ta cywilizacja? Coś ma, rzeczywiście na O. Coś mówisz na O. No to jeszcze raz. Po kolei ty słyszysz literkami. Jak? O-N-I, chyba tak, O-N-I. Tak. O-N-I. O, momencik. To teraz poproś ojca, on ci pisze na kartce, bo ma wszystko tam do pisania i on ci pisze na kartce litery. Jak się wasza cywilizacja nazywa? Mhm. A ty odczytuj. O-N-I. Mhm. O-N-I. Ichaversum. Jeszcze raz. H? Nie. O-N-I. O-N-I, tak. Tak. I chyba versum. Albo... Oniversum. O, chyba tak, no. Dobrze. Oniversum, okej. Okay. Dobrze. No i teraz tak, co ty tam robisz w tym domu? Kim ty jesteś? Mówi, że synem. Znaczy słyszę to, znaczy tak to zrozumiałem od razu. Dobrze. A masz jakieś wykształcenie, czy tak, kim? Powiedział, że tak. Jaką rolę spełniasz tam? W tej cywilizacji. Mam wrażenie, jakbym coś pisał, czy coś... Dobrze, co piszesz? No to mam, nie wiem. Policzę do trzech i informacje masz. Raz, dwa, trzy i ty wszystko wiesz. I teraz wiesz. Co ty notujesz? Co za notatki tam robisz? Pierwsze myśli to są takie, że to, co oni jak gdyby jakby wymyślają, czy udoskonalają, tak? To ja to spisuję. Dobrze, co oni udoskonalają, czy wymyślają? To wszystkiego, życia, jakby, no takie techniki, wszystkiego. Ale na gdzie? Dla innych planet, czy tylko dla tej planety? Nie, tylko dla tej planety, jeśli chodzi o, nawet o to miasto, głównie o to miasto chodzi. Czy takie miasto, ty wiesz, bo tam żyjesz, ty wiesz, to jest tylko jedyne miasto tam na tej planecie, czy jest? Mówię, że nie. Więcej? Tak. Mhm. Dobrze, jak się tam poruszacie w ogóle? No, to właśnie. Jakoś tak jakby nie było, bo czy nie ma czegoś takiego jak samochody, takie rzeczy to nie ma w ogóle. Bo ty tam żyjesz, porusza się, ty wiesz. Tak jakby teleportacja? Aha, możliwe. Że tam jest, nie ma czegoś takiego jakby zatrucia środowiska, nie ma czegoś takiego. Mhm. Takie odnoszę wrażenie. Tak. I
I te poruszanie jest takie bardzo łatwe, jest poruszanie, jest jakby coś w rodzaju, że tam, gdzie chcemy być, to możemy się szybko przemieścić. Od razu? Tak. Dobrze, a teraz tak, jak działa ciało biologiczne, czy to jest ciało biologiczne, które masz? Tak. Dobrze. Czym się odżywiasz? Jako ajer. Pierwsze myśli to są jakieś warzywa, owoce. Warzywa, owoce. Są dla te zwierzęta? Są. Są. Opisz te zwierzęta na tej planecie. Żyją z ludźmi czy osobno? Osobno. Osobno. Mhm. Opisz. Pierwsze to jakieś coś podobnego do psa. Ale to trochę inaczej wygląda. Dobrze. Jest to duże czy małe? No tak, większe jak pies. Dobrze. I co to zwierzę, co to zwierzę ma za zadanie tam? Nie, po prostu tam żyje. Tak mi powiedział, że on to po prostu to zwierzę żyje. Ale nie ma konfliktu z... Nie. Dobrze. To znaczy, mam taką informację, że jakby oni są w harmonii z tym. Z wami razem? Tak. Z całą naturą? Tak, z naturą, tak. Dobrze, to jedno. A jeszcze jest więcej różnych zwierząt? Że są różne tam. Dobrze. A kto dostarcza owoce i warzywa? Kto się tym zajmuje? Że oni sami. Że oni to jakoś tam, nie wiem, uprawiają. Tak? Te istoty sami uprawiają, tak? Tak. No to dobrze, ja cię przynoszę gdzieś tam do tego miejsca, gdzie są owoce, warzywa. Raz, dwa, trzy. Wszystko widzisz, opowiadaj. Jest taki jakby coś jak ogród. Kto się tym zajmuje? To istoty. Widzisz te istoty? Tak, są. Nie widzę twarzy takich szczegółów, ale widzę, że przywitaj. Są. Witam was. I ty widzisz, jakie warzywa są. To co za warzywa tam są? Co oni uprawiają? Co to jest? Na polu to widzę coś podobnego do kukurydzy. Mhm. Albo trzciny, o coś takiego. Mhm. Na tym jednym polu widzę. To spożywacie? Tak. Oni jest ci znane? Tak, że ale to jako tam, jako ten, co tam jestem. Dobrze. To na ziemi chyba. To gotujecie czy na surowe? I tak można. Dobrze. I co tam jeszcze uprawiają? Widzę drzewa, takie podobne jak u nas. Tylko jakby takie bardziej zadbane. To znaczy, że są mniejsze. I ty widzisz owoce, to tak. Jest? Coś podobnego do jabłek jest, albo jabłka takie. To wygląda jak jabłka. Też liście są. Mhm. To tylko są te dwie rzeczy, czy różnych jeszcze tam? Nie, tam są jeszcze jakieś inne owoce. Są jeszcze. A tam dalej nawet jakieś są też krzewy, coś chyba krzewy są. Mhm. Z jakimiś innymi owocami. Są tam jakieś maszyny, co uprawiają, pomagają w uprawach, czy... Nie, jak nie. Jak to się dzieje? Nie, oni tak sami robią. Jest tam woda? Tak. On mówi, że tak. Mhm. Pada deszcz też? Tak. Mhm. Jest dzień i noc? Tak, mówię, że tak. Mhm. Nie mówi, że... Znaczy nie widzę tego deszczu, ale ten, no, te pory deszczowe. Tak, on mówi, że ten... Nie, ten osoba mówi, że jest takie coś, że pada deszcz, nie? Dobrze. A jest ciemno, jak idziecie spać, czy jest... Tak. Dobrze. Macie rytmus taki do spania i dzień i noc? Tak, też tam mówię, że tak. I teraz tak. Jak jest tam czas obliczany? Macie zegarki, jak tutaj znasz ziemskie? Nie. Natomiast... Jak orientujesz się? Nie, rozumiem to tak, jeśli mogę wytłumaczyć, że oni to odczuwają. To znaczy... Biologicznie. Tak, nie ma dla nich żadnego problemu. Jakby która to jest godzina, czy pora, o coś takiego. A nie ma czasu. O właśnie, jakby tak... No, takie... Znaczy rozumiem to tak teraz od niego, że... nie ma to znaczenia, o. Dobrze. To mierzenie czasu nie ma znaczenia. Nie ma pośpiechu, nie ma stresu. Nie ma pośpiechu, tak. Że to jest wszystko, nie jest istotne. Dobrze. To teraz tak. Jeżeli tam są wykonywane jakieś, czy doskonale, to chodzi o technikę na tej planecie? Ja rozumiem teraz, jakby porównując tutaj do nas, to oni są znacznie bardziej zaawansowani, mimo to, że to tak wygląda, tylko że to jest dla nas w ogóle niezrozumiałe, co to jest.
Bo na przykład te poruszenia zauważyłem, jak oni potrafią się szybko przemieszczać. Dobrze. Ty też tam jesteś, się też przemieszczasz, bo tam żyjesz. To teraz tak, do czego służy ta technika tam? To znaczy, to tak nie do końca można nazwać technika, bo mi się kojarzy technika właśnie jest tutaj na ziemi, właśnie z samochodami i tak dalej. Tak. Natomiast on mówi, że to jest w ogóle coś innego. To jest, nie ma związku nic z tym, co na ziemi jest, z tą techniką. Dlatego... Ale do czego to ma służyć, jeżeli udoskonalają? To właśnie on mówi, że rozwojowi, to znaczy mówi właśnie dzięki temu potrafią właśnie się tak przemieszczać, między innymi z tymi uprawami też, że nie potrzebują właśnie maszyn, no takich rzeczy nie potrzebują. Aha, oni w inny sposób to po prostu jest produkowane i ten... Dobrze, to teraz ty jesteś tam jako młody mężczyzna, masz około 20 lat. Teraz tak, w porównaniu z ziemskim czasem, bo innego nie mogę dać określenia, jaka długość życia jest tych istot na tej planecie? Jak długo? Pierwsze co zrozumiałem, to że znacznie dłużej. Znacznie. To do ziemskiego w przeliczeniu. 800? 800 lat, dobrze. Masz dziewczynę już tam, jakąś kobietkę? Znaczy ja tego nie wiem, a on powiedział, że tak. Aha, a może dla ciebie oni szykują? Czy wiedzą, że już tam... Zrozumiałem, że tak, tylko że jakby nie w tym sensie, że szykują. A, jeszcze za młody jesteś do kobiety? Nie. Nie, dobrze. Teraz tak. Ty wiesz, jak rodziny funkcjonują tam... Przepraszam, on powiedział, że chyba chodzi o to, że... jakby... Tak to rozumiem, że dobierają się na poziomie duchowym, bo o czymś takim słyszałem kiedyś. Aha, że my wtedy wiemy, że to jest ta druga osoba i on rzeczywiście jest dużo starszy, jest dużo. Ten ojciec. Tak. Dobrze. To teraz tak. Czy macie tam jakieś wierzenia albo religie na tej planecie? Czy istnieje coś takiego? Tak, tylko nie w takim sensie jak u nas ponoć. W co wierzycie? Pierwsze słowo to w Boga. W Boga. A macie informacje o Bogu? Tak. Tak? No to opisz te informacje, które ty wiesz. Pierwsze takie właśnie odczucie, myśl to jest, jakby z tym Bogiem się kontaktują przez jakieś światło. Aha. Dobrze. Jakby się łączą z Bogiem przez światło. Dobrze. Że to im bardzo im pomaga, rozwija, że wtedy się bardzo dobrze czują też. A składać jakieś ofiary dla Boga? Nie. Nie, okej, dobrze. Czy istnieją choroby? Na tej planecie? Tak. Pierwsze słowo, co takie jakby dla nas, to w zasadzie nie, tak około. W zasadzie nie, to znaczy się. Że czasami coś się zdarza, ale oni sobie z tym bardzo łatwo radzą. Dobrze, to ty wiesz całkiem doskonale rozwój rodziny, jak się rodzą u was dzieci. Normalnie, tak u nas. A to powstają tak samo zarodki jak u człowieka, czy inaczej? Mówię, że tak samo i że też odbywa się, też jest, jest miłość, też jest seks, że to wszystko to jest. Tak. Mhm. A czy macie kontakty z innymi cywilizacjami z kosmosu? Tak, ale jakby nie chcę więcej o tym mówić coś. Dobrze, ale mnie interesuje, czy te kontakty są przyjazne. Pierwsze słowo to w zasadzie tak. W zasadzie, dobrze. Czy podróżujecie też w kosmos? Wasza cywilizacja, czy w podróż się w kosmos też wyrusza z planety? Tak i tak mi się od razu zobrazowało, że rzeczywiście mają to widocznie jakby w innej, może w innych miastach. Bo tutaj tego nie widziałem w tym mieście. Coś w rodzaju tych spotków właśnie. Coś takich co im pozwala się przemieszczać właśnie bardzo szybko. Czy już miałeś podróż takim spotkiem? Ty wiesz o tym. Czuję, że tak. Dobrze. To ja cię przenoszę do tego momentu, jak
masz okazję właśnie wsiadać do spotka i gdzieś w jakiejś misji czy w podróż raz, dwa, trzy i tam jesteś, opisz, gdzie jesteś, co tam jest, co się dzieje. Ciekawe, że wsiadam, a on nie jest na ziemi. Mhm. Jest to teleportacja też? Tak, tak jakby bym pojawił się w drzwiach, ale już tego spotka. Dobrze. Opisz ten spodek od zewnątrz, opisz. Wygląda podobnie coś jak kapelusz taki okrągły. Cylinder taki, tak, czy? Nie, cylinder, tylko taki bardziej taki okrągły, tak. Okej. Okay. No jakby, dobrze. Jakby okienko. A ma jakieś takie oświetlenie ma też jakieś? Od spodu, spojrzyj od spodu. Znaczy, od spodu tak, od spodu ma oświetlenie. Natomiast jakie ma światła tam? Do czego one służą? Między innymi do latania. Tak, takie informacje. Ale te światła do czego służą? No właśnie, to też działa właśnie jak coś w rodzaju napędu. Aha, dobrze. To teraz jesteś w środku. Kto tam jest? Przyglądaj się. No są te istoty. Takie same jak ty? Jak ty wygląda? Tak, też. Tak. Jakie mają włosy? Długie, krótkie? No, podobnie jak ja. Niektóre właśnie są starsze. Teraz rozumiem, że ten ojciec po prostu dlatego, że starszy, to chyba nie ma tych włosów. Aha. Bo ja mam takie dość, takie prawie że do ramion, takie włosy i dość gęste, takie pofalowane. A twoje oczy jak wyglądają? To jest takie skośne? Ty patrzysz się tam, popatrz. Tak, na ścianie właśnie jest takie coś takiego jak lusterko i ty tam zaglądnij. Opisz swoją twarz. Ty się widzisz. Popatrz, tam jest lusterko, podchodzisz, oglądasz. Mam ładne oczy. Jakie te oczy są? Jakie będą? I też takie właśnie skośne, ale ładne. A kolor? Przyciągające. A kolor? Chyba niebieskie. Mhm. Teraz widzisz je dokładnie. Masz nos? Uśmiechnij się, masz zęby? Tak. Tak? A jaki masz nos? Tak, nie mogę dobrze zobrazować tej twarzy. A no kształt tylko, twarzy. Tylko odczuwam, że jest ładna. O. A jest i brwi owalna? Są, ale są brwi. A owalna ta twarz jest? Nie, taka bardziej pociągła. Pociągła. Trójkąta biedy? Nie. Pociągła, dobrze. No widzisz, jaki piękny jesteś, przyglądnij się. No chyba, no bardzo ładne oczy mam chyba. Mhm. A teraz te istoty, no dobrze, jesteś na statku, jesteś w tych szatach, te inne istoty, otrzymacie coś? Są fotele, widzę fotele, jakieś monitory. A jakie ubranie macie? No właśnie takie same wszyscy, te takie, co? Szaty? Tak. Podwiązane sznurkami? Tak. Mhm. Ale zdziwiony jestem. Ale o dziwo, w tych szatach jest bardzo wygodnie, bardzo wygodnie. Włącznie z tymi butami. Jest wygodnie, tak, no. Dobrze, ilu was tam jest teraz na tym statku? Tam widzę, trzy osoby siedzą. Ja bym stał w miejscu, gdzie wchodzę. To teraz posłuchaj, na ten moment ty wiesz, jak wy nazywacie ten pojazd, w którym jesteś? Raz, dwa, trzy. I powiedz nazwę, jak nazywacie ten pojazd. Lot, coś? Jak? Coś lot, ale... Potem określenie. Ty wiesz, że musisz tam iść. Ja wiem, tylko że to nie wiem, czy to nie jest jakiś skrót, bo jakby L-O, potem jest duże T. Pierw małe, tak? Są literki, tak, potem duże? Tak. Najpierw jest L duże, O małe, potem znowu T duże. Tak? Tak jakby taka nazwa. Lotte? Tak, na, określacie ten pojazd? Tak. Jest to duży w środku, jest ten jest znaczy, to jest jakby chyba kabina, ta część, gdzie ta taka sterownia. O. To jest do góry w tym kapeluszu, jakby tak określić, tej górnej? Tak. Dobrze. To teraz tak, ty wiesz, po co tam jesteś, gdzie podróż ma iść i w jakim celu. Policzę do trzech, raz, dwa, trzy. I ty wszystko wiesz, powiedz. Mamy lecieć gdzieś na jakąś planetę. W waszym układzie słonecznym? Tak, mamy. Co? Oni wiedzą, że tam mamy przylecieć. Tam wiedzą, oczekują was? Tak, oczekują. Ale to taka nie jakaś, że tak powiem, w sensie takim międzynarodowym czy coś takiego. Międzyplanetarnym. Taka odwiedziny, tylko taka jakaś normalna.
wizyta, o, tak bym to określił. Do kolegów gdzieś tam, czy coś tak? No, coś takiego, no. Dobrze, dobrze. No to teraz odlatujecie z waszej planety i ty widzisz przez te okienka, obserwujesz i co widzisz w czasie lotu? Kosmos, jeszcze bardzo ładny kosmos. Mhm. I widzę jakąś planetę taką, jakby coś podobnego jak do Ziemi, tylko że inaczej oświetlona jest, tak jakby bardziej żółta. Mhm. Dobrze, tam lecicie? Tak, tak, chyba tam dobra. Lecimy. Dobra, to się zbliżacie i opowiedz jak dochodzi do lądowania. To się wszystko bardzo szybko to w ogóle odbywa. Mhm. Wiesz co, ten nie odczuwa się w zasadzie jak się leci tego. A komu należy ten pojazd? Proszę jeszcze raz. Ten pojazd kosmiczny, gdzie jesteś, komu on należy? Że ty tam jesteś? Tak odnoszę wrażenie, po prostu jest nasz. O. Że każdy może korzystać, tak? Są, tak, tak, są piloci do tego, tak. Czy ty też umiesz kierować, sterować? Chyba każdy umie, tak, tak, tak to rozumiem. Aha, dobrze. Każdy umie. To teraz lądujecie, opisz. Opisz. To lądowanie to jest bardzo proste, to w ogóle nie jest takie jak u nas na Ziemi. Że jakieś procedury czy coś. Dobrze, no wylądowaliście się, i jak tam wygląda? Się zbliżył. Dobrze, jak na tej planecie wygląda? Opisz. To jest miasto chyba. Mhm. Jak wygląda to miasto? Nowoczesne, ale, stare? Tak, tak, troszkę bardziej nowoczesne jak tam u nas. Mhm. Ale też nie ma tam takich pojazdów też. Ziemskich pojazdów? Tak, ziemskich, takich rzeczy też tam nie ma. Są mężczyźni, kobiety? Jakie istoty tam są? Przypomnij się. Mówią, że tak. Znaczy nie widzę szczegółów, ale też podobnie są ubrani. I podobnie się przemieszczają, tak mówię. To znaczy się? Że tak szybko, że tam mogą gdzieś tego, to się przemieszczają, tak? Takie lewitacje są? Tak, znaczy? Tak. No właśnie, coś rodzaju lewitacji, tylko takich bardzo szybkich lewitacji. Mhm. Teraz, dlaczego tam jesteś na tej planecie? O co tam chodzi? Do kogo tam chcesz spotkać, czy... Nie spotkać chyba, chcesz coś. Chodzi o dziewczynę? Nie, to chyba jakaś taka tylko odwiedziny jakieś. Dobrze. Mhm. Jest takich więcej planet, gdzie robicie te podróże tam? Międzyplanetarne? Do innych mam też? Taką informację, że tak. Dobrze, okej. Dobrze. Ale ten zewnątrz, tam z tym miastem inaczej trochę wygląda jak u nas tam. To znaczy tam, gdzie wcześniej byliśmy, tak. Mhm. Taki bardziej jest teren, bardziej takie pustkowie jest. Mhm. Jakby więcej piasku było. O. To bo u nas tam bardziej zielono jest, tak. A tam się może życie więcej w tych budowach toczy? Jak na zewnątrz? Tak, tak, bardziej w budowach, tak. Mhm. Bo to miasto w ogóle jest dużo większe. Dobrze, a jak jest z oddychaniem? I na twojej planecie, i na tej drugiej? Nie ma problemu? Nie ma, ale odnoszę wrażenie, że na tym mojej jest łatwiejsze. Mhm. Takie. A słońce macie to samo, czy każda planeta ma inne słońce, czy to, o co chodzi? Mam informację, że tak, że to jest to samo słońce. Mhm. Dobrze, jest tam ciepło? Tak. Przyjemnie? Bardzo przyjemnie jest w ogóle. Mhm. Dobrze, dobrze. Ale przyjemniej było na tej mojej planecie. Dobrze. To teraz ja poproszę twojego przewodnika duchowego, Maria, żeby wytłumaczyła nam, dlaczego jest ważne, żeby ta informacja, że pochodzisz z tej planety, czy to jest pochodzenie twoje stałe, pierwotne z tej planety, z tej galaktyki? Ona mówi, że tak. Aha, dobrze. To dlaczego się znalazłeś na Ziemi, jeżeli tam masz to jest to wieczne życie, co się nazywa w tej galaktyce, gdzie jesteś? Ona się ciepło zrobiło. Co się zrobiło? Ciepło. Ciepło? Takie przez moment napłynęło mi takie dużo ciepła we mnie. W jakim momencie? Czy to jest, chodzi o to wieczne życie tam na tej galaktyce? To, w momencie, jakby to zapytałaś, to zadawałaś to pytanie. Mhm. Ona mówi, że... Tak?
Jakby pokrywa się to, to cały czas myślałem. Tak? Ja, żeby pomóc tutaj ludziom. A, to masz jakąś misję, tak? Tak, że... żeby właśnie ich naprowadzać właśnie w tym kierunku właśnie duchowym, tym... Twoją wiedzę, którą masz. Tak, tak. Tą zakodowaną wiedzę. I że dobrze się stało, że jak gdyby trafiłem do ciebie, tak? Mhm. Że... Byłeś pokierowany? Tak, że to miało być już wcześniej, że... Mhm. Ale nie jest za późno. Nie, nie, że... I ona ma nadzieję, że to wszystko się rozwinie. Bo ja zawsze chciałem, kurczę, ja zawsze, odkąd pamiętam, to chciałem dużo pomagać ludziom. Mhm. Ale nie tylko zdrowotnie też, w sensie, że leczyć, ale... Tak. Tylko, że naturalnie leczyć. Nie, nie, nie. Tak. Nie medycyna konwencjonalna, tylko tak naturalnie. Mhm. I ona mówi właśnie, że to jest możliwe właśnie. O. Mhm. Dlatego tutaj jesteś, żeby tak, uświadomić sobie, tak? Uświadomić, że będę dużo więcej umiał niż to, co umiem. Dobrze, no bo teraz odbywasz tą podróż. Twoje informacje się otwierają u Krzysztofa. Informacje z twojej innej galaktyki, z twojego prawdziwego pochodzenia, ty to masz zakodowane, Perusza ma. To ja teraz się pytam, Maria, czy Krzysztof, jego dusza była często wradzana w ciała biologiczne na Ziemi? Ona mówi, że tak. Tak? Czy możesz mi powiedzieć liczby, ile razy? Że dużo. Dużo, ale nie chcę powiedzieć. No, jakby nie chcę określić, bo nie ma sensu. Tak, głównie właśnie chodziło o to, tylko że jakby zawsze było coś przed przeszkodą, żebym się mógł, że tak powiem, rozwinąć. Aha. Bo to chodzi o jakieś umiejętności takie jak na tej planecie, że oni mają jakąś energię mają, czy w sobie, czy coś takiego, że... Czy... Rozumiem, że to coś tak na jakby Pan Jezus, o, że potrafił przyłożyć ręce, tak, i uzdrowić, tak? To ja się pytam, jeżeli Krzysztof został tutaj skierowany do mnie, do Gracjany, czy ma to związek z tą górą El Mongo, gdzie są kryształy, czy on ma ze sobą wziąć kryształy z tej góry, czy to jest jakiś klucz? Pierwsza myśl to jest tak, natomiast ona mówi, że tu też chodzi o to, żebyś usunęła mi jakieś przeszkody, które mam. Dobrze. Czy przez sesje hipnotyczne te przeszkody będziemy usuwać? Tak, tak. Tak. Dobrze. Mhm, dobrze, dobrze. To teraz ja poproszę Marię, żeby jeszcze opowiedziała, czy po prostu chodzi o informację, dlaczego Krzysztof ma no trochę z ciałem kłopoty. To właśnie poprzez te niby te właśnie te problemy, te takie jakieś te ograniczenia, że te ponoć mają mi pomóc te właśnie te hipnotyczne te sesje. Mhm. Czy już do mnie tak dochodzi. Czy jest to związane z poprzednimi jeszcze tak. ziemskimi pobytami, tak? Tak, to rozumiem. I te symptomy po prostu teraz Krzysztof odczuwa w tym życiu? Tak. Dobrze, to będziemy z Twoją pomocą, Maria, i z pomocą Wezjusza, będziemy po prostu Krzysztofa konstruowali ze starego na nowego, żeby dał sobie bardzo dobrze radę w tej misji, jaką spełnia w tej chwili na Ziemi, tak? Czy Krzysztof i w ogóle, czy ma kontakt jego dusza ze swoją stałą, tą wieczną planetą, z tą galaktyką, czy on ma w ogóle kontakt? Tak, tylko że mam utrudniony. Utrudniony. Dzieje to się w śnie? Tak. Ale tak jakby coś jeszcze chciała powiedzieć. To dobrze, słuchamy.
prosimy o informację całkowitą, bo to jest bardzo pomocne dla Krzysztofa i dla nas wszystkich. O zrozumienie chodzi w tej sytuacji. Sen, to nie, to chodzi rzeczywiście o sen, tylko że... Bo ja sen to ciało odpoczywa. Tak, ale ja czasami właśnie, bo ja czasami próbowałem się tak relaksować w ten sposób, że poprzez oddech tak. I po prostu w pewnym momencie, jak te robiłem takie spokojne oddechy głębokie, bo to kiedyś wyczytałem wtedy takie... Dobrze, to jest nieważne, tak? W pewnym momencie jakby zasypiałem. I był taki moment właśnie wtedy... Stan, alfa, cóż stan, stan alfa to się nazywa. Ona mówi, że coś właśnie o to chodzi, że wtedy. Tylko, że to niestety, że to jest za mało, że nigdy nie potrafiłem sobie poradzić jakby tutaj na ziemi, żeby skorzystać z tych, z moich umiejętności, nie? No ale teraz te informacje do ciebie dopływają. Ona mówi, że jak będę odblokowany. Odblokujemy, tak, z to, pomocą. Tak, to wszystko powoli będzie jakby właśnie będą napływały te informacje i te umiejętności. Dobrze. To teraz jeszcze tak. Czy dusza Krzysztofa, a teraz jest Krzysztof, bo w każdym życiu ma inne imię, wiadomo, czy męska, żeńska postać przybiera, tak? Czy jeszcze będzie miał parę pobytów tutaj na ziemi w przyszłości? Ona mówi, że tak. Aha, jeszcze będziesz. To będzie dłuższa historia związana z rozwojem naszej planety tutaj ziemi. Tak. Dobrze. Czy z każdym wrodzeniem się w ciało biologiczne? To jest związane też z moim chyba myśleniem tam, bo z tym, że... Ja chcę tak pomagać w ogóle istotą, o. Dobrze. I stąd chyba się wzięło to, że tu jestem na ziemi właśnie. Czy tak, teraz to dobrowolny twój był przybycie, tak? Tak i jakby bardzo mi zależy, żeby tu właśnie było bardzo podobnie, żeby ludzie zrozumieli właśnie to... To duchowy rozwój. Tak, ten duchowy rozwój, tak. Że ten rozwój techniczny, ten tutaj, to jest w ogóle nie o to chodziło. To jest przeciwko ludzkości. Tak, przeciwko. Zamiast pomóc, to odwrotnie działa. No nie wszystko, w części jest nam pomocne, ale większość to jest dobrze. Czy tam na tej planecie, z której pochodzisz, czy miałeś wszystkie wiadomości, jeżeli chodzi o przygotowanie na pobyt na Ziemi, o wracanie się na Ziemi? Miałeś wszystko, co... Tak. Czym, tak? Dobrze, a jakie było twoje pierwsze zejście na ziemię? W jakim ciele? Policzę do trzech. Raz, dwa, trzy. I znajduje się w tym momencie twój pierwszy pobyt na tej planecie Ziemi. Wraca się. Jakby to był, wydaje, że to jest Egipt. Egipt. Dobrze. Kim jesteś? Piramidy widzę. Dobrze, kim jesteś? Przyglądnij się. Zwykłym człowiekiem takim, przeciętnym. Spójrz na twoje nogi. No, jestem, boso chodzę. Boso chodzisz. I co widzisz tam, piramidy? Widzę piramidy ludzi takich tam, no, przemieszczają się. Ile masz lat? Chyba nastoletni jestem. Jest tam, kto tam panuje nad, w tym Egipcie? Kto tam ma panowanie w tej chwili? Masz te informacje? Nie mam. Chodzi o jakiegoś kapłana, o faraona? Ktoś taki, ale jakby nie potrafię tego nazwać. Nie potrafisz nazwać? A umiesz pisać i czytać? Z kim mieszkasz? Chyba jest rodzina, ale biedna. Biedna, okej. Okay. Dobrze. Chodzisz tam nieraz do piramid? Tak, popatrzeć i podziwiać je. Dobrze. To cię przenoszę do tego momentu, że ty widzisz tych kapłanów, czy jakieś tam... Czy jakieś, może tam zobaczysz, czy jakieś pojazdy, które przylatują, czy jakieś inne cywilizacje. Raz, dwa, trzy. Znajdujesz się tam koło piramid, obserwujesz i opowiadaj. Jest jakaś świątynia, jest kapłan, ale jak się nazywa? Co on ma na głowie? Jakieś szaty chyba tylko. Nie, coś jeszcze ma założone, ale...
Nie potrafię tego nazwać w ogóle. Chodzi o jakąś religię czy o wiarę? Po co on tam jest? Tak, religia. Co to za religia? Jest ci znana? To znaczy taka tam religia. Dobrze. A po co są te piramidy? To znaczy wiemy, tam wszyscy o tym mówią, że to jest dla tych, że ta boskość tego, tylko że ja to jakby już jako ta osoba, co tam jestem, wie, że to jakby nie do końca o to chodzi. Że to jest dla żeby tam boskość pokazać tam tych faraonów i tak dalej, a to jakby nie do końca o to chodzi właśnie, że... Ja poniesie do Czech i tę informację masz, bo tą informację na pewno ze sobą przyniosłeś. Raz, dwa, trzy i ty wiesz. Ja już wtedy właśnie wiem, jako ta osoba tam, że właśnie mam już robić ten rozwój duchowy. I cały czas to czuję, jakby to rozwijam to. Tylko właśnie nie widzę, co się ze mną stanie, jak to się zakończy. Chodzisz do świątyni tam? Ale tylko nie w sensie modlenia się, tylko w sensie jakby zainteresowania, w sensie obserwacji. A do kogo się modlisz? Nie modlę się. Dobrze. Dobrze, ale ty wiesz, do czego służą te piramidy. Ty wiesz tą prawdę, nie to, co ogłaszają publicznie. Ty wiesz tą prawdę. Raz, dwa, trzy i ty wiesz tą prawdę. Kto postawił te piramidy? Kto budował? Nie, tam wiem tylko wtedy o tym, że to faraoni budowali. Znaczy, że ludzie im budowali, ale jakby innych informacji nie mam. Tylko pokazuje mi się jakieś światło na pewno teraz, nad jedną piramidą. Światła się pokazują. Takie światło, które jakby biegnie od tego czubka piramidy w górę. No, światło. Takie, no, takie potężne. No ale te kamienie, kto tam nosił te kamienie? Przy budowie, ty wiesz. Czy pomagała jakaś na cywilizację, czy rękami było noszone? Nie, ludzie tylko, jakby mam informację, że ktoś im jak gdyby... Stawiał to. Stawiał, czy jakby dał im i powiedział, jak to zrobić. O. To musiała być wysoka technika wtedy. Tak, właśnie, że to można było to, my żeby o tym nie wiemy, ale można było to zrobić w taki sposób. To kapłani wiedzieli, tak? Mieli kontakty z tą cywilizacją? Z kosmosu ktoś przyszedł? Ktoś im powiedział, tak. Ktoś im powiedział. Dobrze. No to teraz wracasz do tego momentu, widzisz, że smuga światła wychodzi z piramidy. Z której piramidy? To są trzy chyba, nie? Czy ile jest tam ich? Tak, trzy. Widzę trzy piramidy i to jest ta pierwsza z prawej. I to jest najmniejsza, największa? Jaka to jest? Z tej odległości, co ja patrzę, to jakby ona jest największa, ale to może dlatego, że jestem blisko, nie jestem. A jak ona wygląda z wierzchu, ta piramida? Przyjrzyj się. Opisz tą piramidę. To znaczy tak jest jakby podobne jak tamte, tylko że, bo jest takie dziwne się niebo zrobiło. Niebo się zrobiło tak, jakby był zachód słonka, jakby ciemno się robiło. Czy to światło? Tak. Natomiast ten promień, czy jak to nazwać, energia? Tak, bardziej o właśnie, on jest taki, nie że hałasuje, że jest straszny, tylko że jest bardzo ciekawy i bardzo on w górę idzie, tak by gdzieś łączył się z czymś gdzieś tam. W kosmosie? Tak, w kosmosie, tak. A co, jakie znaczenie ma? O co to chodzi? Policzę do Czech i ty wiesz, chodzi, raz, dwa, chodzi, trzy, chodzi wiesz. Chodzi o informacje jakieś. A to jest kontakt z inną cywilizacją? Tak. Aha. No jak jest odczytywany? W tej piramidzie jest coś, co jest ten informacje odczytywane? Tak, jakby coś, rozumiem to tak, jakby te informacje były jakby dostarczone do tej piramidy i te przekazywane przez potem tą piramidę tam w ten kosmos. Okej, są to jakieś urządzenia specjalne, co odbierają, wysyłają tą energię? Bardziej bym powiedział, że kryształy chyba. Kryształy, A kto się zna na tych informacjach? Kapłani, faraon, czy jakieś inni są tam jeszcze? Bardzo mało ludzi, tylko... Wiem, że są tacy, ale jest ich bardzo mało, co wiedzą o tym.
A przylatują tam jakieś pojazdy kosmiczne? On mówi, że tak, tylko że to mało kto o tym wie. Mają spotkanie? Z kim? No właśnie z tymi osobami. Co czasami, mają tak, co mają te informacje, tak. A tam widzisz tego Sphinxa? Ale to jest pozytywne, tak, Sphinx też jest, no. A po co on tam jest? Co to jest za figura? Powiedz, opowiadaj, bo ja nie znam. Lew, pies, tak? Taki. No, nie mam pojęcia, coś takiego. A po co on tam jest? On ma wskazywać jakiś kierunek. Komu? On coś mówi, że... Tak? I nam, i komuś z kosmosu, ale... Aha. To jest taki jakby kompas. O właśnie. A kto postawił tego Sfinksa? Znaczy na ziemię postawili, tylko że... No to ja wiem. Oni ten... Ale to jest potęga. Kto to postawił jego? Też pomagali oni. Oni, ci tak, z góry. Tak, tak. Ci co z tą parę piramidą. A jak wy nazywacie? To są bracia z kosmosu, czy obcy, czy jak oni są tam, o nich się mówi? O nich tam? Nie, to tak o nas. Mhm. A widziałeś już takiego? Ja cię przyniosę do tego momentu, że ty masz okazję zobaczyć właśnie tego przybysza z kosmosu. Raz, dwa, trzy. I obserwujesz, że zjawia się jakaś cywilizacja z kosmosu. Mhm. Widzisz? Widzę tylko, że nie blisko. Nie mogę potrafić tak twarzy, ale są inaczej ubrani. Opisz? Są w jakimś jakby... no, może nie kombinezony, tylko ubrania, tylko że takie obcisłe, o. Tak? A widzisz twarze? Podobnie do ludzi, tylko że szczupłe budowy ciała i są ładni bardzo. Mhm. Są przyjaźni? Raczej tak. Odnoszę wrażenie, że oni są tak właśnie na tej mojej planecie. Aha. Że chcą pozytywnie chyba. Dobrze. A ty wiesz o tym, że może też inne cywilizacje, nie tylko ta jedna, tylko inne jeszcze odwiedzają? Mają tam kontakty z tymi w Egipcie, z tymi kapłanami, czy z tym? Wiesz o tym? Ponoć tak, natomiast... Jest to konkurencja? No właśnie, coś... Że ponoć nie wszyscy są zainteresowani takim naszym szybkim rozwojem. A po co im to potrzebne? Żebyśmy się szybko rozwijali? Znaczy, że to jest ta taka, że to tak to określa, idea boskości, że to jest... Że... A chodzi o duchowy tak. Rozwój. Aha, okej. Okay. Natomiast... Ale to poszło wszystko w innym kierunku. Tak, tak. I... Kto to zmanipulował? No to właśnie chyba tamci właśnie. I to im właśnie bardziej im na rękę. Jak się tamci nazywają? Kto zmanipulowali? Policzę do trzech. Ty wiesz, jak ich się nazywa. Raz, dwa, trzy. I ty wiesz. Ja bym to tak na... Fire chyba, no. Jak oni wyglądają? Opisz. Też są podobni, tylko że bardziej takie te kolory ciemniejsze mają. Jakie kolory? O jakiego koloru? Chodzi o ubiór. Mhm. Przyjrzyj się twarzy, tylko na jednego. Wpatrzcie w jednego osobnika i opisz twarz. Twarz jest w większości zasłonięta. Widać w zasadzie tylko oczy. Ale to jest jakiś hełm? Nie, to nie jest hełm. To jest jakby ubiór też. Mhm. Chyba ubiór, tak, że tak ma być. Jakie ręce? Przyglądnij się. Ty widzisz te ręce. Tak, podobnie, tylko chyba dłuższe palce mają. Mhm. Ale szczuple są. Dobrze. Na pewno są inteligentni. No to wiadomo, jak przybyli z kosmosu, to na pewno. Ale oni chcą zadziałać w innym kierunku, tak? Opanować ludzkość? Według nas właśnie to jakby nie zależy im na tym takim rozwoju dalszym duchowym, szybszym.
A z kim oni się skontraktowali tam? Kto im dał prawo tam, żeby oni zamieszali? Coś takiego jest, ale nie mam informacji, jakby nie potrafię... Któryś z władców, czy jakaś to organizacja, to, o co to chodziło? Chodzi o ludzką? Nie, tutaj to tak bardziej manipulują. To chodzi bardziej tam, gdzieś w kosmosie. A oni tutaj mają wpływ na świadomość człowieka, czy na umysł? Ono dla nich to nie jest problem. Aha, to oni manipulują po prostu, tak? Tak, potrafią. A dlaczego nie chcieli zmanipulować? Po co oni nas potrzebują ludzi, żebyśmy nie mieli rozwoju? Dlaczego nas nie potrzebują, tylko jak gdyby, bo prawdopodobnie ta boskość to jest, gdyby tak robili, to by to coś dla nich też niedobre było. Natomiast oni nie wierzą w Boga, czy nie mają kontaktu z Bogiem, ta cywilizacja? Mają, natomiast troszkę jakby rozumiem to tak, że jakby troszkę to inaczej rozumieją. Według naszego myślenia to może tak by było określić. Ale oni co, chcą mordować ludzi, czy chcą wydobywać? Nie, to nie chodzi o mordowanie, tylko... Chcą oni tutaj mieszkać, opanować całą ziemię i zamieszkać tutaj osobiście? Planowali to, czy chodzi o coś innego jeszcze? Mogą mieć taką alternatywę, o. Aha. A dlaczego teraz piramidy nie działają? Poproszę o wyjaśnienie. Maria, raz, dwa, trzy, ona ci powie. Ona mówi, że działają, tylko że są jakby wyłączone czy wyciszone. Kto je wyłączył? Oni tam z góry. Ci ciemni? Mhm. Dobrze. A jeśli... Ale nie, bo ta jedna to była właśnie od tych pozytywnych była. Mhm. Tak? No ta jedna cywilizacja była pozytywna, ci drudzy są różni, tam konkurencja to była, tak? Z tej informacji? Tak, może tak. To oni wyłączyli to? Czy wyciszyli? Tak, wyciszyli to. O, wyciszyli. Dobrze. Znaczy się, że jakieś urządzenie zostało zabrane stamtąd, z piramidy? Ale ponoć to nie ma problemu, żeby to jakby uruchomić. Okej. Okay. Czy Maria ma te informacje? Bo głównie to chodzi o to, że te piramidy po prostu tak są usytuowane, że jest łatwość tego właśnie nawiązania tego kontaktu. Z dobrą cywilizacją, z kosmosem po prostu, tak, czy z różnymi cywilizacjami? Z kosmosem. Bardzo dobrze. Mhm. To teraz jeszcze, czy tam w tych pod piramidami, czy one są rozbudowane jeszcze głęboko w ziemi, te piramidy? Czy tylko co na wierzchu jest ta budowa? Czy jeszcze głębiej ta budowa? Nie mam pewnych informacji, natomiast widzę, że to jakby tam coś było, rzeczywiście. Ale tego jakby było dużo. Dobrze. Czy tam są jakieś informacje dla ludzi skryte, jakieś wieści, które kiedyś się człowiek o tym dowie, czy bardzo ważne dla naszego rozwoju? Czy jest prawda, czy nieprawda? Maria, powiedz ci, bo ona to wie. Maria mówi, że dla nas nie są potrzebne informacje, jakieś tam skrywane i tak dalej, tylko nam jest potrzebne właśnie coś, takie coś właśnie z tym rozwojem duchowym, że tu takie osoby są nam potrzebne, że które będą i wtedy będzie łatwość jakby podążenia w tym właściwym kierunku. Dobrze. To znaczy się, rozwój duchowy doprowadzi ludzkość do kontaktu bezpośrednio z Bogiem. Z Bogiem i tak samo z tymi cywilizacjami. Określenie, dobrze, naszych kosmicznych braci można ich nazwać. Tak. To teraz określenie, słowo Bóg. Jak mamy sobie przedstawić jako istotę, jako energię, jako co? Energia, moc. Proszę? Energia mocy nieskończona. Energia mocy nieskończonej, tak? Tak. Coś takiego? Mhm. To jest... Jest to biologiczne. Nie da tego się wytłumaczyć. Mhm.
Natomiast na pewno jest to dobre, pozytywne i właśnie najlepsze to jest to, jakby się dąży do tej bliskości, bo ten rozwój właśnie duchowy, ta cząstka, którą mamy w sobie, tak. to głównie o to chodzi. Dobrze, to znaczy się potem istnieje, jeżeli ten rozwój duchowy osiągnie ten pułap, tak? To po prostu mamy kontakt z całym uniwersum, tak? Tak, tak. Nie ma, jest, nie ma wojen, nie ma... Nie ma. To jest wszystko, jest niepotrzebne. Istoty. Czy to mi określ, bo ty wiesz to, bo ty pochodzisz z bardzo daleka, znasz inne cywilizacje, czy... bo istnieje dużo biologicznych ciał na różnych planetach, tak? One się różnią, tak? Tak, tak, różnią się. Różnią się. Są też brzydcy, są ładniejsi, tak? Tak, tylko że odnoszę wrażenia, gdyby to nie do końca, znaczy z punktu widzenia tutaj ziemskiego, to może tak byśmy to odbierali, natomiast z ich punktu tak nie ma. Nie ma, no właśnie. Okej. Okay. A teraz ty wiesz o tym, bo to jesteś z tej cywilizacji pochodzisz, co wie o uniwersum, o kosmosie, tak? Jest uduchowioną bardzo cywilizacją. Czy jest cywilizacja, których kiedyś mieli nazwę demony, teraz reptylianie? Czy coś takiego istnieje? To jest taka jakaś podbojowa, ciemna strona. Ja mam takie pierwsze takie tak? skojarzenia, myślę też, że to są wymysły. Że wymysły są? Tak. No ale są cywilizacje, co robią podboje w kosmosie? Ale to nie o to chodzi, ponoć. To nie można tego w tej chwili nazwać. To poprosimy Marię, ona ci wytłumaczy dokładnie, przekaże informacje, bo chodzi o to, że właśnie tutaj jest dużo, że ciemni zawładają ludzi, że jedzą ludzi albo dusze, albo tam... Raz, dwa, trzy i poprosimy Maria. Ona wie, ona wszystko przekazuje. Jeżeli jest dozwolone, to prosimy. Chodzi o tą cywilizację reptylianie, czy jakoś tam nazywają, że ludzi oni jedzą. Tutaj na ziemi są poukrywani. Nie mam informacji takich. To znaczy ona... Tak? Ona tak mówi, że jakby to... Nie do końca chodzi, że to tak jakbyśmy nie potrafili na razie tego zrozumieć. Chodzi to o negatywne energie skądś tam? Tak, negatywna tak. Aha, dobrze. Że ta negatywna energia potrafi objąć umysł ludzki. Tak, że to u nas ma wpływ na to, że właśnie są te lęki, strachy i tak dalej. I oni mogą pokierować człowiekiem, tak? Tak, no i to między innymi powoduje, że właśnie jest tak jak jest. U nas na planecie, że są wojny, że są takie kataklizmy i tak dalej, tak? Dobrze, a czy w uniwersum jeszcze są wojny tam różnych cywilizacji, jeszcze tam są walki, odbywają się też w kosmosie? Mówi, że tak, że jakby to, że te walki to o coś innego chodzi, gdyby. Tylko nie wiem dokładnie jak to nazwać. Dobrze. Czy, no ja, dlatego to wszystko długo, będzie bardzo długo trwać chyba w tym rozwoju ludzi na Ziemi, tak? A teraz ja poproszę Maria, bo ona jest... Maria bardzo... mówi, że to wszystko zależy teraz właśnie dużo od takich ludzi, którzy będą pomagać w tym rozwoju, bo... Dusz, którzy... Tak, przychodzą... bo my możemy to jak gdyby przyspieszyć, jak gdyby to znacznie. I... Bo to wszystkie te systemy, co teraz, to wszystko to jest niedobre i niewłaściwe. Dobrze, to ja teraz zapytam, ale tak dokładnie i poproszę o to dokładne pytanie. Czy dusze, które przychodzą, po prostu nie rodzą się, tylko te dusze już istnieją w innych uniwersach, czy na galaktykach i one właśnie schodzą tutaj, żeby życia prowadzić na Ziemi? Czy o to chodzi? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Czy wszystkie dusze, bo tutaj, co są, istnieją na Ziemi, czy te dusze wszystkie pochodzą z różnych galaktyk?
Nie, jakby... Ty masz tą wiedzę? Znaczy tak, ja to tak czuję, że większość, tak? To jakby na każdej planecie jest tak, że większość jest jakby przypisana tej planecie, tak? A skąd one przyszły te dusze? No właśnie od Boga, że to są gdzieś od Boga. Te, które tak. Na Ziemi bezpośrednio, tak? Tak, dobrze. Natomiast te, co są takie właśnie niby jak ja, to... A ja? Skąd jestem ja? Gracjana? Znaczy wiem, że nie jesteś stąd. Dobrze. Ale... To było tylko to. Ale nie wiem skąd. Dobrze, teraz o tych duszach... Też masz coś do wykonania, tak? Chyba coś, jakąś misję czy coś. Tak. Dobrze, ale teraz mówimy o tych... A resztę dusz, którzy właśnie chcą przyspieszyć ten rozwój duchowy na Ziemi, człowieka, to przychodzi z innych galaktyk. Wraca się w ciała biologiczne. Tak, tak. Znaczy my sami tutaj na Ziemi też, ale chcą nam pomóc, bo... że popełnialiśmy błędy, tak? Już jakieś błędy popełnialiśmy. Było to załamanie się dusz? Można to nazwać załamaniem dusz? Takie etapy są, występują? To może nie chodzi o załamanie, tylko że jakby coś nie poszło równocześnie rozwój ten duchowy z czymś i powodowało, że nie w tym kierunku żeśmy poszli, tak? Dobrze. No to właśnie mówię, to jest takie załamanie duchowe. Aha. Po prostu to miałam na myśli. Dobrze, to jak to rozumiem, dlatego jak dochodzi do różnych takich klimatycznych zdarzeń, to nazywamy katastrof Ziemi. Czy to powoduje, że wtedy jak dochodzi moment, że dochodzi do tych właśnie załamania duchowego, że odgórnie jest to tak robione, że te dusze masowo muszą odejść, żeby na nowo tam na jakieś poziomy, żeby ich znowuż... Nie, to się, ona mówi, że to się dzieje automatycznie. Natomiast chodzi tutaj, te załamania, to nie po to, że te katastrofy są, tylko że to jest wynik właśnie tego jakby niewłaściwego myślenia. No właśnie, bo myśl tworzy. Tak, i właśnie o to chodzi, tworzenie tej myśli, że zbyt dużo się bombarduje ludźmi informacjami na przykład i ludzie sobie tam zaczynają wmawiać takie rzeczy jak katastrofy i tak dalej, i tak dalej. I to się jakby materializuje, tak? Dobrze, a ja teraz poproszę Marię, bo to jest na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy etap. W tym momencie na przykład są silne trzęsienia ziemi, tutaj na ziemi, jak w Nepalu, a co w Himalajach tam, nie? Co się dzieje teraz z naszą planetą? Dlaczego te reakcje są? Czy to jest sztucznie wywołane, czy to natura sama to... Ta Ziemia, ta planeta robi. Ona mówi, że planeta też żyje. Tak, to jest wiadomo. To jest istota żywa. I to jest z jednej strony to jest jakby obrona samej planety, tak. A z drugiej strony to jest wynik tych takich właśnie tego myślenia. Aha, to kumulują się po prostu tak. Energie, które człowiek wytwarza, te myślowe, tak? Tak. I to wychodzi też do wspiera te wybuchy takie, tak? Nieprzyjemne? Tak. Aha, no to jest wiadomo, dobrze. Ona mówi, że my sobie nie zdajemy sprawy, że w połączeniu takie myśli, tak. jak są silne. Tak, wiadomo. Myśl tworzy, myśl jest energia. No. Dobrze. Dobrze, jeżeli dojdziemy do tego momentu, że zrozumiemy więcej, jak wiemy i dopuścimy do siebie, czy wtedy będziemy mieli kontakt z naszymi kosmicznymi braćmi, otwarty kontakt? Tak. Serdecznie. Oni czekają na to w ogóle. Są. Tak. I tych, a ja widzę. A ja widzę statki kosmiczne. Pojazdy kosmiczne nazwane. Ja chcę też zobaczyć. Będziesz miał okazję, to ja poproszę Marię, żeby umożliwiła Tobie tak samo zobaczenia tutaj
pojazdów kosmicznych, które są często i prawie co noc. Poproszę, żeby dopilnowała tego momentu, żeby zwróciła Tobie uwagę, żebyś wiedział, w którym kierunku masz spojrzeć i to zarejestrować w sobie. Okej. Ona mówi, że postara się, tylko że u mnie z tym wzrokiem jest. Mhm. Dobrze. Jaka jest przyczyna Twojego wzroku? Poproszę Mariona, wie o tym. Ona mówi, że właśnie to chodzi w związku z jakieś te blokady, że... Aha, to przez te sesje hipnotyczne będziemy ściągać po prostu te z poprzednich rzeczy, to jest, ma wspólnego. Ona mówi, że jak te blokady się zdejmie, to powinno się wszystko odwrócić. Regenerować. Tak, regenerować i się odwrócić. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Bo ja rzeczywiście czuję się cały czas taki, jakby ktoś mnie czymś ogranicza cały czas. Mhm. Jakby ktoś tak celowo chciał, żebym... Ktoś to myślisz o tym, że jeżeli ja mówię o ciemnej energii, że to jest ma z tym związane? Bo na początku się kapturzaty pokazał? Właśnie to mi się od razu przyszło do głowy. Jakby ten ktoś, jakbyś na chwilę pokazał. A dlaczego oni się ubierają w ciemne kaptury? Nie mają oni jakichś biologicznych ciał? Czy kim oni są? Ty wiesz to. Ty pochodzisz z cywilizacji, że zna. Raz, dwa, trzy, ty nie wiesz. Nie chcą się ujawniać i nie chcą... Są tacy brzydci? Takie brzydoty są? Nie, bardziej chodzi o to, żeby o nich nie wiedzieć. A, to oni taką tajemnicę kosił, że inne cywilizacje też nie mogą się dowiedzieć, kim oni są? Też o to chodzi. To są tacy rozbójnicy? Tak, jakby coś takiego. O. Aha, to jest jedna banda, czy jest parę cywilizacji? To chodzi o te, dlaczego oni przeszkadzają, kim oni chcą przeszkadzać, jak takim duszom, którzy pochodzą, które przyszli z pomocą tutaj dla Ziemi, tym oni przeszkadzają. Też właśnie. Mhm. I właśnie między innymi właśnie mnie zależy z tym, bo oni jakby, rozumiem to tak, jakby mieli swoją jakąś filozofię. Dobrze, ale oni, czym oni blokują? Jak ta blokada może być? Czy oni mają jakąś energią? Rozumiem, tak. Chodzi o to, że na przykład... coś jakby to, ze mną to jakby coś wpłynęli, że... Ty wiesz to. Tak, jakby wpłynęły na chyba na mój, nie wiem, czy kodena, czy na coś, co spowodowało, że te choroby, co zaczęły się rozwijać, tak. One spowodowały, że... Komórki twoje po prostu inaczej zaczynają... Tak, i zaprzątnęły mi bardziej... moja psychika to jakby ten czas leczeniem, żeby jakby z tym sobie radzić, niż... Zapomnieć? Tak, a zapomnieć o tym, co jakby miałem tutaj robić. O. Aha, to znaczy się, to teraz tak mogę zrozumieć, że ci ludzie, którzy nagle zaczynają chorować i po prostu zapadają się w te stany, to jest odwrócenie, to te ciemne energie po prostu odwracają uwagę. O to chodzi. Aha. Zajmuj się lepiej twoim bólem, leczeniem, rakiem, czy tam coś. Zamiast nie myśl o rozwoju duchowym. Otóż to właśnie. I przeklinaj Boga, dlaczego ja chory jestem, a inni zdrowi. A o to tylko chodzi. Dobrze, to teraz już wiemy. Coraz więcej informacji przepływa. Tylko właśnie, oni, jeżeli oni manipulują, to oni mają tą energią po prostu. Oni tą energią coś właśnie, te DNA, czy jakieś tam oni... przykrywają, czy robią jakieś przerwy, bo oni nie mogą ci powykręcać, pozabierać. Tylko chodzi o to, że oni jakieś tam tą metodą otaczają jakieś tam punkty, które robią zmiany w twoim ciele, tak? Ja rozumiem tak, jakby oni coś na początku już coś jakby ktoś był, co czasami właśnie jakby pojawiał się. Nie wiem, w podświadomości czy coś. Ale poczekaj, czy są w poprzednich twoich życiach, które się działo? Ty wiesz to? Czy tylko w tym życiu? Nie, też, bo w tym życiu też. Aha. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, mnie zawsze dziwiło, czemu mi przychodzą takie myśli, jakby to było, jakbym na przykład miał nogę złamaną, tak? Albo jakbym miał jakieś choroby. To znaczy się już twój umysł zaczynał się zajmować takimi rzeczami, żebyś myślał o tobie. Tak, co by, tak. No, a to właśnie. I to jest, i myślę, że to właśnie o to im chodziło, żeby właśnie tak wpłynąć na mnie, żebym się takimi rzeczami zajmował, a nie dobrze, tym rozwojem. To damy rady po prostu to zlikwidować, tak? Maria mówi, że tak, że ty sobie poradzisz. To będziemy musieli przejść przez parę różnych poprzednich żyć,
żeby to zlikwidować, tak? To są symptomy, które się nakładają. Tak, mówiła, żebyś szukała, żebyś... Dobrze, ja będę... ona jest twoim przewodnikiem duchowym, to pytam się jeszcze Maria na zakończenie. Poproszę, czy jesteś cały czas, odkąd... No teraz jako Krzysztof, jego dusza z innej galaktyki przybyła tutaj do ciała cielesnego, jesteś cały czas przewodnikiem duchowym, czy były zmiany? Mówiła, że tak, tylko że mówi, że bardzo często był właśnie ten utrudniony kontakt, że... Ta ciemna strona manipulowała. Tak, tak, okay. Nie można było tak... Nie miała przejścia do ciebie. Tak, przejścia, żeby właśnie pomóc mi w tym rozwoju, żebym mógł więcej zrobić. O. Dobrze, dobrze. A jestem ten twój opiekun, też jest obok. Wezius. Widzisz go? On jest wyższy. Tak. No, jest wyższy od Marii. Ma też długie włosy, brudkie? Nie widzę dobrze twarzy, ale... Przyjemne? Tak, przyjemne, właśnie. Taka bardzo przyjemna jest... W szatach? W szatach i w tym, no. No, dziękuję ci, Wezius, że jesteś, widzisz, to już... Uśmiecha się. Opiekuj się nade mną, opiekuj się nad moimi gośćmi, którzy właśnie po to tutaj przyjeżdżają, nad rodziną, nad wszystkim. Jest wielka istota duchowa, Wezius. No teraz widzę, że Maria ma coś tam, jakiegoś coś białego założonego na głowie. Na głowie? Coś jest. Przyglądaj się. W tej chwili to się stało? No to wcześniej była ten kaptur taki, ale też to ładnie wyglądało. I włosy widziałem. A teraz jeszcze coś białego ma właśnie. Czy to jest energetyczna energia? Czy gdzie, jak to wygląda? Dookoła głowy coś jeszcze? Nad głową? Jak to wygląda? Nie, jakby pod kapturem na głowie. Takie coś, szata. Przyglądam chyba się. Szata chyba. To jest jeszcze jedna szata jakaś? Dobrze. To jeszcze jest tutaj na pod szyją też to jest to samo chyba. Aha. To spytaj się Marii, co to jest? Ty chcesz wiedzieć, bo to widzisz. Spytaj się, ona ci odpowie. Ty możesz teraz wszystko się pytać. Ona mówi, że jakby coś tylko czasami zmieniamy w ubraniu, czy coś. Aha, bo nie mogą. My musimy się chować gdzieś po łazienkach, żeby się przebrać, a oni po prostu mogą się zmieniać. Ja powiedziałem, bo wcześniej bardzo ładnie to wyglądało też z tym kapturem i z tymi włosami. A byłeś, podziwiałeś ją, tak? Tak. Te włosy były takie ładne, ciemne, błyszczące. I tak, takie bardzo przyjemne, jakby, może nie jakieś promieniowanie, ale... Głośno? To jest taka energia. Może nie promieniowanie, ale takie przyjemne, może energia właśnie. Takie coś niewidocznego biło o tej twarzy wtedy. I takie ładne oczy były. No teraz też na pewno ładne oczy. Tak. Dobrze, to ja poproszę... To poproszę, nie wiem, czy będziemy to jeszcze... Dzisiaj jest piątek? Nie, czwartek. Dzisiaj jest czwartek. Piątek w sobotę. Czy w sobotę, za dwa dni? Nie, no jutro, pojutrze. Czy... Ona mówi tak. Mamy spotkanie mieć, tak? Ona jeszcze zanim skończyłaś, to też mówiła, że tak. Mówiła, że tak. Weź już tak samo przyjdzie. No i kiwał głową coś. Dobrze. A w niedzielę mój syn pyta, pójdzie z tobą do kryształów. Tam na górę, tak? Tak, też mówi, że tak. Dobrze. Czy masz wziąć tamtą kryształy dla ciebie, tak? Tak. Dobrą pomocne, tak? Tak, coś. Ty wiesz, o co chodzi. Coś ma pomóc, tak. Dobrze, ale to dowiemy się w następnych sesjach. To na dzisiaj ja poproszę, żeby ciebie Maria odprowadziła z powrotem na taras, tam gdzie przyszedłeś do świata duchowego, teraz przejdziesz do tu i teraz. Wszystko co widziałeś, wszystko informacje zatrzymujesz, wszystko pamiętasz, kim jesteś, skąd pochodzisz. Co widziałeś, wszystko zapamiętujesz, bo to jest potrzebne do twojego dalszego rozwoju duchowego i pomocy dla ludzkości. I teraz ja poproszę, żeby Jezus i Maria przenieśli cię na ten taras. Gdzie będziesz mógł? Już jestem. Jesteś. Bardzo szybko to się odbyło. Dobrze, pożegnaj się, podziękuj się i poprosimy na sobotę
na spotkanie? Przytul się. Mówię, że bardzo chętnie. Przytul się do twojego przewodnika duchowego. Ja dziękuję się Maryi, dziękuję się Wesiusowi serdecznie za pomoc, za opiekę nad tobą i za informację. Jesteśmy jednością. Oni też dziękują. Dobrze. To teraz twoja świadomość będzie powracać. Przyszykuj się, czujesz się dobrze, świetnie. Twoje ciało czuje się wypoczęte. Czujesz się zdrowo, całkowicie świeżo. Twój umysł jest lekki. Wszystko z twoją pamięcią. Powracasz to tu i teraz. Ja będę odliczała. A ty powracasz z powrotem. Liczę od 5 do 1. 5. Czuję się świetnie. 4. Energia życia wraca do twoich nóg. Czujesz mięśnie. Twoje nogi są wypoczęte. Poruszaj nogami, poruszaj mięśniami. Ruszaj, ruszaj. 3. Twoje ręce wracają do życia, energia płynie, wszystko świetnie się czujesz. 2. Przeciągasz się jak kot, muskuły się ruszają, czujesz się całkiem odświeżony, jak nowy. 1. Otwierasz oczy i witam tu i teraz. I poczekaj chwileczkę. Pamiętasz wszystko, Krzysztofie? No właśnie pamiętam. Proszę, powiedz. Wszystko wiesz? No właśnie pamiętam. Tak miało być, że powiem, to pamiętam? Tak. No. Pamiętasz twojego ojca z innej galaktyki? Tak, tak. To pamiętam, ale pamiętam tylko... Lot? To tak. Twoja podróż w statku? Tak. A co, w pojeździe kosmicznym? Tak, tak, też. Nawet te uczucie pamiętam. Ciekawostka jest taka, że... Tak? Od jakiegoś czasu już miałem takie sny, że latam. I nawet wiedziałem, jak to zrobić. To wystarczyło się trochę skoncentrować. A co, o lewitację chodzisz? Tak. Chodzi. I to właśnie coś to podobnego było jak na tej planecie. No bo to są informacje w tobie. Dusza posiada genetykę, informacje. Jeżeli twoje stała jest, no... Wiesz, skąd pochodzisz, tak. Ty tą pamięć masz, tylko w każdym zejściu na Ziemię to jest pamięć wymazywana, bo byś nie mógł żyć, żebyś to wszystko pamiętał, tak? Jak wracasz... Ja rozumiałem to tak, że... Tak? My możemy to mieć, to nie jest wymazywane, tylko że my możemy to mieć, tylko że problem jest taki, że jak ta dusza wchodzi w to nasze ciało, my musimy wytworzyć jak najszybciej ten kontakt z tą duszą, z tą jaźnią, rozwój duchowy. Dobrze, ale jak zanoszą dzieci do kościoła i je chrzczą, no to nie mają szansy te dusze. Nie. No, tak. No właśnie. I potem rozwój dziecka jest też inny. No właśnie. Witam, Krzysztofie. Dobra, będziemy dalej robić.